1 grudnia 2019 roku w Krakowie odbyły się największe w Polsce dobroczynne targi świąteczne, z których 100% zysku przekazane będzie zwierzętom. Tu, w starej zajezdni, zebrało się mnóstwo ludzi, by wesprzeć Fundację Centaurus, a przy okazji spędzić miło czas i poczuć świąteczny klimat. Ubrania, kosmetyki, książki, zabawki i wiele innych. Zdobywając którąś z tych rzeczy, można było zarówno sprawić sobie przyjemność, jak i pomóc zwierzętom. Skąd pomysł na taki sposób zbierania pieniędzy dla zwierząt? My myślimy co chwilę. Mamy pod opieką ponad 500 zwierząt, a najwięcej jest to zwierząt kopytnych, czyli konie. Musimy zadbać o te zwierzęta przez 360 dni w roku. Leczyć, wyżywić, zabezpieczyć. Zbieramy wszystko, dosłownie wszystko. Biżuterię, kuchenne rzeczy, ubrania. To, co Państwu zalega w domu. My to dajemy drugie życie. Tak jak dzisiaj mogą Państwo zobaczyć wypełnioną salę tutaj. To są rzeczami, które Państwo wysyłacie. I one, te co przyjdą, kolejne rzeczy, zostaną przeznaczone na kolejne targi. Wydarzenie przyciągnęło prawdziwe tłumy. Ludzie nie tylko z Krakowa, ale i z innych miast poświęcili swój czas, by okazać, że los czworonogów nie jest im obojętny. Bardzo lubię takie wydarzenia charytatywne właśnie. Często uczestniczę też w takich charytatywnych stosunku do ludzi chorych różnych i też takich właśnie dla zwierząt. Co takiego spodobało się Pani w targach? No to olbrzymie zaangażowanie mnóstwa młodych ludzi, którzy tutaj są chyba wolontariuszami, poświęcają swój czas, nie siedzą przed komputerem, tylko są tutaj. To mi się bardzo podoba. Od paru lat tam właśnie z mamą, z ciocią, z rodziną wspomagamy Fundację Centaurus, głównie darowiznami. No i usłyszeliśmy, że w Krakowie, więc niedaleko są takie targi, przyjechaliśmy może coś znaleźć, ale też oczywiście pomóc zwierzątkom. Dzięki takim inicjatywom mamy doskonałą okazję do pomocy, zwłaszcza w trwającym już okresie bożonarodzeniowym. Dlatego zachęcamy wszystkich do śledzenia, jakie akcje charytatywne będą odbywać się w najbliższym czasie w Krakowie. Pamiętajmy, że nawet nasz najmniejszy wkład może zdziałać wiele. Dla UJTV Julia Aleksandra Jachimowicz.